wszystkim, witam was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj mam dodatkowo dwóch gości. Jest to nasz prawie pies Ebony i jest ze mną mój narzeczony Sebastian. Cześć. Sebastian jest Anglikiem, dlatego pomyślałam, że fajnie byłoby pokazać wam, jak Anglicy próbują wymówić polskie wyrazy. Widziałam takie filmiki na internecie wcześniej. Do tego znalazłam również artykuł, jakiś czas temu czytałam artykuł o najbardziej problematycznych słowach do wymówienia dla osób anglojęzycznych i pomyślałam, że byłoby miło popatrzeć, jak Sebastian się torturuje tutaj właśnie na kamerze. Więc słuchajcie, nie przedłużając, Sebastian ogólnie nie rozumie za dużo polskiego, niestety. You can't understand any Polish. Nie. On był ze mną w Polsce już wiele razy. How often you've been in Poland? 10-15 times? Tak, on jeździ właśnie do moich rodziców, jeździmy tam właśnie na wakacje. Dlatego on zna jakieś podstawowe słowa, ale i czasami wyłapuje, jeżeli rozmawiam z rodziną, wyłapuje słowa albo kontekst naszej rozmowy, no ale niestety bardzo ciężko jest mu nauczyć się tego języka. Kupił sobie nawet książkę Polish for Dummies, no ale póki co niestety nawet jej nie otworzył. Tak czy siak, nie przedłużając, zaraz poproszę właśnie Sebastiana, Zaraz poproszę Sebastiana, żeby przeczytał kilka polskich słów. A póki co zapytam się go, jakie słowa zna w języku polskim. Would you like to say what you can say in Polish so far? Tak. Jestem Seba. Czy mogę boogeyman? Czy mogę 1 kilo kurczek? Czy mogę 1 piwo? Jak oglądamy filmy, ja w większości przypadków staram się mieć polskie napisy, żeby on właśnie mógł nauczyć się, jak wyglądają polskie słowa. I dla niego chyba największym szokiem było słowo przepraszam. I just said, like, when we're watching movie, I'm putting Polish subtitles, so you can see how the Polish language look like. And the most difficult and more shocking was for you a... Yeah, it just doesn't look what it sounds like. Soprasham should be spelled S-O-P-R-S-H-M, not P-R-Z-W-M and every other continent put together. Yeah, so dlatego dzisiaj przygotowałam bardzo specyficzny zbiór słów, żeby umilić mu to popołudnie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Okay, so the first word which I have. Why are you laughing already? Because I'm not going to be able to say them. You know, I told you, like, we're having this, like, difficult words. And you know, like, my every word's difficult. Well, no one said it will be easy. So, the first word is... żeby dać wam... ja napisałam na karteczce wszystkie słowa czukowanymi literami, bardzo dużymi, żeby było łatwiej mu przeczytać. Lodger. No, this letter is like my brother name. Wodger. Oh. Yes, I'm wrong. You're wrong, yeah. How do you think you say it? Wodger. Wodger. So that mean bolt? And it's called, it's a name of one of the city in Poland. Łomża. No. How do you say it, Ben? I told you, when you have a D and Z with the funny thing on top, it's J. Łódź. Almost, yeah. It's Łódź. 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 So that should be spelled W-O-D-G-E or something like that. W-O-O-D-G-E, not this weird way of writing it. Well, it is Łódź. Next word. Ołówek. Almost, yeah.
The beginning is were, war, like you made a mistake with the beginning. Oh, we work. Yeah. This one was spelled as V. That's a W, not a V. It is a V. No, a V, it's a V. We don't have a V in Poland. Owek. Almost, yeah. Ołówek. Ołówek. It means pencil. Ołówek. I'll be sticking to pens. Okay, next one. Okej, moi drodzy, obraz może się troszeczkę zmienić przez to, że moja kamera przestała mi nagle działać, więc muszę używać do tego swojego telefonu. Ale kontynuując, kolejne słowo dla Sebastiana. Piszkola. Almost. Piszkolka. That's a Z. Yeah. CNZ. SNZ. Yeah. CNZ. I told you how we spelling these two words before, these two letters. Piszkola. That's it. This is how you say that's, it. That's how I'm saying it. It's pszczoła. 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 To jest dla mnie właśnie zadziwiające, że dla nich, znaczy dla nich, no dla mnie też jest bardzo ciężko wymówić niektóre angielskie słowa, ale właśnie nasz aparat mowy jest zbudowany w ten sposób, że jest nam ciężko wymówić niektóre wyrazy. No i to jest pszczoła, which is bee. Pszczoła? Bee. Bee. Like a flying bee. That's quite a long way to spell it. I know, compared to English one, isn't it? Yeah. Okay, next one is... That's an easy one. Kwiat. Almost, yeah. Kwiat. How we spell the W in Poland? Kwiat. Perfect. Kwiat. Kwiat. It's very easy, yeah? And it's been flower. Uh-huh. Not like a flower to make a cake, like a flower growing in a garden. Don't show. Okay. And next one is... That's not a word. It is a word. This is who I am for you. Narzeczona. No, but nice try. Kieszniszka. Yes, very nice. Yeah, almost. Okay, so how do I say it? Once again, try. Kieszniszka. Yeah. Księżniczka. 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 Which means princess. Dobrze. Yeah. It is a word, Baba. Next one. The, not last one, the almost one. I'll be killing Scrabble with this word. Mężena. Almost. Mewena. Bobo, how are you saying C and Z together? I don't know. I told you, here. Pszczoła. Mężczoła. Mężana. I'm not going to get any closer. One more try. Mężana. You are. This word. Narzeczona. No, it's not narzeczona. You are not narzeczona. Pienka. It's not that. No, it's not that. I don't know. Mężczyzna. Say again. Mężczyzna. Mężczyzna. Mm-hmm. Which means men. Okay, the last one. Ścieżki. At least you know that S and Z is sh. Ścieżki. Again, you have the same. Sy, zy. I can't remember this one. Piszkola. Pszczoła. Pszczoła. Ścieżki. Ścieżki. My cheeks hurt from making these stupid sounds. My tongue is bleeding. That's a word. Ścieżki. 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 Why are you going to say P in here? I don't know. I can't see half the sounds that you've made up. Szczęście. Szczęście. Which means luck. You'd be lucky if I can pronounce it. Wow. Szczęśnie. Szczęśnie. Szczęście.
Szczęście. Is it difficult to pronounce all of this for you? Yes, they're not real words. My cheeks hurt. Do we have any chance you're gonna speak Polish some one day? Yes. Dobrą rzeczą jest to, że Sebastian się stara i jeżeli jesteśmy w Polsce, you're always trying, isn't it, in Polish? Yeah, a man may try and stop me in the gym. Tak, Sebastian uwielbia mówić po polsku, kiedy jest w Polsce, próbuje używać języka polskiego notorycznie, co według mnie jest naprawdę urocze, przynajmniej się stara. Więc słuchajcie, jeżeli macie pomysły na inne słowa, które mógłby Sebastian wypowiedzieć, proszę napiszcie je w komentarzach. Mam nadzieję, że wam się podobało patrzenie, jak tortuję własnego narzeczonego. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Would you like to say goodbye? Dobranoc. Arrivederci. Do widzenia. Cześć. Adios. Pa! Do widzenia.